Ej, witam was bardzo, bardzo serdecznie, moi drodzy, z tej strony Lipki, a dziś znajdujemy się ponownie w Assassin's Creed Valhalla. Chciałem powiedzieć, że wróciliśmy do teoretycznie ciemnego lasu i znowu wrogich obozów, ale... Chciałbym się szczerze z nich troszkę bardziej podkraść, chciałbym ten obóz zrobić trochę bardziej na cicho znowu. Czy może nawet nie tyle na cicho, wiecie, tak bezpośrednio na cicho, ale po prostu ciszej, żeby oni mnie jakoś tam nie zobaczyli. No oczywiście, że mnie zobaczył. Goźniłem jakim cudem, chyba przez kamień, jak tak patrzę. Gdzie to jeszcze jest? Ten jeden, który mnie... Nie wiem, gdzieś mi zobaczył i zniknął, tak? Świetnie. Chyba, że jest za mną, no ale wątpię. Jak patrzę na ten skan. Tutaj mamy harcownika, który ma przy sobie skarb, z tego co widać. Ten strzał tak średnio wyszedł, muszę przyznać. Teoretycznie mógłbym już tego obozu nie kończyć, ale wiecie dobrze, że lubię takie miejsca po prostu mimo wszystko ogarnieć do końca, tak jak wspomniałem. Lubię je czyścić. Tak też będzie i tym razem. Szczególnie, że widzę tutaj masę fajnych skarbów. No to jest zwykły cywil, okej. Fajnie sobie cel wybrałem, muszę przyznać. Patrzę na to, że mnie tutaj zauważyli. Okay, ten trafiony. Tego zaraz dobijemy. Tak mówię, wydaje mi się, że to jest jakiś tam bandycki obóz, przynajmniej tak wygląda. Więc myślę, że nikt po nich tęsknić nie będzie. Specjalnie. Nikt nas potem za zabicie i ścigać też raczej nie powinien. Chyba, że jakiś ich inny oddział, ale to cóż. Na takie ryzyko jestem gotów, jeśli można tak powiedzieć. Czekajcie. Prawie, że... Delpal. Bardzo mi się podoba to, że tak jak mówię, jest ten lekki opad strzały, ale zarazem gra mi sporo pomaga, jeśli chodzi o celowanie. To mi akurat pasuje. Jakby dla mnie to jest w porządku i mnie się to podoba. Bo przynajmniej nie muszę... Jakby jak chcę coś zrobić na cicho, to nie muszę pamiętać, że ej, muszę tam o pół centymetra jeszcze troszkę strzałę podnieść. Tylko gra mi to lekko podpowiada. Dla mnie to jest plus. Jestem w stanie zrozumieć, że są osoby, którym będzie to przeszkadzało i które będzie to wręcz irytowało. Które lubią właśnie same pamiętać, jak wysoko trzeba na przykład wystrzelić strzałę, czy rzucić pochodnie, czy cokolwiek. No, ja jestem troszeczkę inną osobą pod tym kątem. Wolę, jeśli gra mi akurat podpowie takie rzeczy, szczególnie tak jak mówię, w grach typu Assassin's Creed, gdzie... Po prostu nie jest to takie łatwe. W sensie, nie jest to takie łatwe do oceny. I gdzie ja lubię robić rzeczy na cicho, więc to jest tak tylko z mojej perspektywy. Ale tak jak mówię, szanuję, jeśli ktoś ma inną opinię, bo jestem w stanie zrozumieć, że to nie jest koniecznie mechanika, która wszystkim będzie się podobała. List. List pomocnej duszy. Przemówił do mnie Umarlak. Nieszczęśnie wyglądał, jakby zabito go okrutnie. Powiedział, że kilka monet pomoże mu przejść ze światy. Przeraził mnie bardziej niż pucz za piorunami. Dałem mu wszystko, co miałem. Muszę zapytać kapłana, czy nie spadło na mnie przekleństwo. Wy wiecie, dlaczego ja się śmieję, przynajmniej ci, którzy oglądali poprzedni odcinek do końca, albo przynajmniej do prawie końca. Kisnę mocno w środeczku, muszę przyznać. A i widzicie, jednak trzeba było i tak to miejsce oczyścić, ze względu na to, że znajdowała się tutaj jeszcze jedna skrzynia ze skarbem, bogactwem, z hełmem. Hełm łuskowy. No szczerze mówiąc, nie wiem, czy on jest z jakiegoś setu, czy nie. A raczej mnie na razie bardzo by nie interesował, muszę przyznać. W sensie, no, nie jest mi po prostu potrzebny. A to jeszcze widzę parę rzeczy. Skarbów już na szczęście nie ma. A, patrzcie, w takich miejscach teraz znajdujemy tkaninę. Tak podwójne, teraz mi się gdzieś w zdanie włożyło. Bardzo dobrze. Ale też widzę, że materiały budowlane, więc spoko. Jakby materiał, mówiłem, materiałów budowlanych mam aż, powiedziałbym, że za dużo. Ale w porządku. Nie wiem, czy są te święte kule. Cholera jasna. Czy jak zbiorę 9, to będę mógł przywrócić kogoś do życia? Przepraszam. To był bardzo niskich lotów żart, ale... Naprawdę nie wiem, czym są te święte kule. Brzmi naprawdę jak coś bardzo złego i ja mam bardzo, bardzo złe... Może nie skojarzenia, ale... Ale myślę, że mam bardzo złe żarty w głowie przez to. Niemniej, tak jak obiecałem, cały czas idziemy teraz do tego punktu widokowego, dlatego iż chciałbym móc po prostu się tutaj cofnąć później, jeśli już zwiedzę południe, we w miarę prędki i niezbyt wymagający ode mnie czasu sposób.
Oraz dodatkowo, żeby odkryć sobie okolice i co nieco móc jakby już mieć... Żeby móc po prostu mieć wizję na to, co znajduje się gdzieś tutaj. Na niektóre rzeczy, które będę mógł sobie oznaczyć i może po drodze... I które może po drodze będziemy mogli przy okazji odnaleźć, zbadać cokolwiek. I widzę, że tutaj też jest tajemnica, co więcej. Nie tylko jest tutaj punkt widokowy, ale i również kolejny może z artefaktów albo coś innego. Zobaczymy. Przekonamy się pewnie z czasem. Natomiast, jak powiedziałem, idziemy na razie w górę. Przypomniało mi się teraz, że zostawiłem jednego, w sensie nie zbadałem w końcu jednego z... jednej ze wskazówek dotyczącej pewnego pana, ale w sensie pana, pewnego... jak się to nazywa? Pewnego... A, proszę bardzo, tutaj będzie po prostu scroll. O, a coś tutaj wisi. Czekajcie. A coś tutaj wisi, to znaczy, że trzeba to zniszczyć, w sensie... Bo nam to po prostu pozwoli wejść na dół. Tak zakładam, ale to za chwilkę. Nie zbadałem jednej wskazówki dotyczącej pewnego członka zakonu starożytnych, która jest dostępna w Oxenfordshire, ale... Oxenfordshire, przepraszam. Ale jakoś tak, no nie miałem za bardzo ochoty chyba na to, albo czasu, albo jedno i drugie. Niemniej, trzeci punkt widokowy w dwóch odcinkach. To jest całkiem sporo, całkiem spore. Nie, czekajcie, inaczej. Duże to zdanie. Całkiem sporo punktów widokowych na dwa odcinki. Dawno czegoś takiego nie było. Wręcz powiedziałbym, że chyba nawet możliwe, że nigdy, jeśli chodzi o tego asasyna. Głównie dlatego, że też ten to jedno hrabstwo na dobrą sprawę totalnie olaliśmy. W sensie odkryliśmy sobie trochę terenu tutaj w Essex i tyle. Ale z tego co widzę, mamy tutaj gdzieś blisko od razu zelotę i jeszcze odblokowaliśmy, co więcej, kolejny punkt widokowy do synchronizacji tutaj. W ogóle Syropsha jest strasznie, strasznie duże. Chociaż wcale nie masz tak wielu tajemnic, bogactw i artefaktów, jak niektóre inne. Hrabstwa. Ale to nie oznacza, że prawda, wszystko będzie łatwe, proste i przyjemne. Zobaczymy. Natomiast podoba mi się to, że jest dużo punktów widokowych, bo dzięki temu będzie nam się po prostu łatwiej przemieszczało po okolicy. Będzie nam łatwiej uzbierać to, czego nam brakuje, albo wybrać się w dany punkt, jeśli była tam akurat jakaś dodatkowa misja z czymś, czego nie zebraliśmy jeszcze. Gdzieś tutaj właśnie powinien być pergamin. Wiecie co, ja sobie wyciągnę, akurat nie o tym chodziło. Wciągnąłbym pochodnie, dlatego że może nam co nieco pomóc. Myślałem, że to trzeba będzie rozwalić. Suchy chleb, fajnie, wygląda jak ciasteczka. Kurde, jestem głodny, zjadłem są dzisiaj dwa banany przez to, że nagrywam. I to jest wszystko. A jest już 20, więc typowy lipek. A, to jest mapa skarbu po prostu, o Jezus Maria. Te mapy skarbu, szczerze mówiąc, no nie jest to wymagane, więc tego aż tak bardzo nie szukam. To jest coś innego niż wspomniana przeze mnie już parę razy jakaś misja poboczna czy coś tego typu. Mapy skarbów są takie, no mech, no te skarby też nie są jakieś niesamowite. Możemy to zobaczyć, jeśli to będzie zaraz gdzieś obok, to można do tego się podskoczyć, ale oprócz tego, no mech. Naprawdę mech. Tak mocno mech. Zobaczmy. Okej. Okay. Mamy zamek Kostoł, albo Kostoł. Nie mam pojęcia. Mówię, ja mam duży problem, jeśli chodzi o czytanie nazw miast brytyjskich. Muszę dosłownie parę razy usłyszeć daną nazwę, żeby upewnić, jak się wypowiada, może tak. Głosów, o których szukałem. O, rozumiem sobie przy okazji naszą zbroję, skoro mamy taką możliwość. A co to jeszcze? A, mamy ten nowy hełm. Okej. Okay. Czego nam jeszcze brakuje? Nie mamy rozwiniętych portek, czyli butków, hełmu. Znaczy portki to są ogólnie spodnie, na spodnie się mówi portki, ale no tutaj są tak przetłumaczone, buty. Zbroi nam brakuje jednego, dwóch w hełmie i dwóch w portkach. Okej. Okay. Tak, tylko gdzie jest ten zamek? To jest gdzieś tutaj. No, szczerze mówiąc, doubt troszeczkę. Bo ten zamek jest w środku, jak widać. Czy ta ruina jest tutaj w środku? Pola, więc ja bym musiał zobaczyć, gdzie jest ten... A, to musi być gdzieś tutaj, coś tak czuję. Te ruiny, dobra, mniejsza. Na razie wybierzemy na południe dalej. Oznaczmy może sobie w ten sposób rzeczy. Właśnie, widzicie, druga tajemnica jest zaraz obok praktycznie, 100 metrów.
Wydaje mi się, że to jest takie, że troszeczkę tutaj tak kurczę postawię na to, żebyśmy pooglądali te zamki. Ojoj, ale nie chciałem tutaj zjeżdżać, panie Iworze. Żeby pooglądali też zamki, czy też ruiny zamków. Nie sprawdziłem jednej rzeczy, przypomniało mi się, nie sprawdziłem tego o baseballu. Tak się zrajdżowałem, że zapomniałem w końcu. Dobra, sprawdzę to, sprawdzę to. Pamiętam. Natomiast... już widzę wejście nawet. Wydaje mi się, że twórcy postawili na to, jakby chcieli, żebyśmy oglądali te ruiny zamków brytyjskich, szkockich. Wiem, że są w ogóle w Szkocji jest dużo zamków, które są na przykład, wiecie, blisko bardzo nabrzeża. I przez to, w jakim są stanie, w jakim są stanie pod kątem ryzyka zawalenia się i tego, że są jako zabytki traktowane i potrzeba do nich, przy nich dużo konserwacji, bo tak jak mówię, dosłownie znajdują się na skraju lądu, który jest cały czas podmywany przez morze. To dużo z nich jest takich do sprzedaży, ale mało kto się nimi interesuje, dlatego że prawdopodobnie trzeba było się takim zamkiem potem zająć, on byłby bardzo nierentowny. Nawet jeśli jest to, są to grosze, tak? Bo można kupić coś za grosze, ale może to być na przykład zadłużone, czy coś tego typu. Bo tutaj już chodzi o różne kwestie finansowo-prawne, gdzie... Bo tam się wybierzemy i tak, jak będziemy zwiedzali tę okolicę, więc te tajemnice na razie zostawiam. Nie wiem, może słyszeliście historię, gdzie na przykład cały hotel, czy ogromny zamek został sprzedany za funta, dolara, nie wiem, jakieś takie naprawdę drobne, czy 10 dolarów, czy 100 nawet, czy nawet 1000 może. To są zazwyczaj lokacje, które albo są bardzo zadłużone, albo które wymagają bardzo dużych prac konserwacyjnych, przez co właśnie są sprzedawane tak tanio, bo ktoś musi się tym zająć. Jeśli ktoś kupuje taką posiadłość, to bierze na siebie dużo większe koszty, niż wam się wydaje. Dlatego to, tak jak mówię, umowa może opiewać na 100 dolarów, czy 100 funtów, czy cokolwiek, ale to jest sprzedaż tylko prawa ziemskiego, a pozostałe rzeczy to już jest zupełnie inna para kaloszy, jeśli można tak powiedzieć. Oj, trochę nie wyszło. Ze strzałem. Słuchajcie, trzeba było palić dzwon, dziękuję. Akurat trafiłem gościowi w tarczę. No naprawdę dwa razy w tarczę? Cudownie mi idzie, jak tak patrzę. Dobra, poszło. O, jeszcze za mną jest ktoś. To ciekawe. Bo bym się nie spodziewał akurat. Dobra, leży. Gdzie tu jesteś, panie kolego? Tu. Dobra, leżysz. Jeszcze gdzieś chyba był łucznik, czyż nie? Tak jest, nawet nie tylko jeden, a jeszcze... chyba harcownik i jeszcze paru innych, okej. Okay. W porządku. Do zabicia się nadają raz, dwa. A to jest to jakiś ten, jakiś chyba ich więzień był, rozumiem. Wyglądał na księdza, albo opłata, albo kto wie, co jeszcze innego. Tu są jeszcze dwie osoby. Lin. Dwa. Ludzie uciekają. Nie wiem tylko, czy to są ich oprawcy? Wydaje mi się, że tak. To są że ci ludzie to byli jacyś więźniowie tych tutaj bandytów. To jest naprawdę spory obóz ich, jak tak patrzę. Ja cholerka rzuciłem. Bo co tutaj się znajduje? A, skarby się tutaj znajdują, tak. Zastanawiam się właśnie, co się tutaj znajduje i po co ja tutaj chciałem wejść. Jaki wybuch piękny. Oj, to było bardzo przyjemne, muszę przyznać. Do zobaczenia. Jak to wszystko pięknie wybucha i płonie. Dobrze, ale ja bym chciał właśnie się jeszcze rozejrzeć, czy gdzieś kogoś tutaj nie ma. Właśnie widziałem tutaj jedną osobę. Tam jest jeszcze jedna. No nie wyszło. Najgorsza osoba w ogóle wtedy nie dostała. Uniknęła tej strzały jednej. Mojej. Naprawdę jest tutaj tyle ludzi. Tylu ludzi w sumie. Tyle ludu. Tam szczerze kogoś udało mi się zabić. Tu jest jeszcze łucznik. Kolejny siedzący sobie wiking. Albo w sumie to Anglosas z tego co widzę, bo to ci bandyci są zwykle Anglosasi. Jak tak na nich patrzę. Ej kurde, powiem wam, że... Tak, to musi być jakaś... To muszą być jacyś niewolnicy, jak tak patrzę na tych ludzi. Ten gość tutaj normalnie kopał.
Nie wydaje mi się, żeby to robił z własnej woli, czy za jakąś opłatą, chociaż kto wie, może ja się mylę. Że to jest w ogóle kamieniołom, mam takie wrażenie. Może to nie są bandyci, tylko to są cały czas te rycerze z tego, znaczy rycerze, wojownicy z tego hrabstwa i ja tutaj po prostu wybijam armię okolicznemu władcy. Oj, to był głupi upadek. Oj, nie wyszło. No nic, dobra. Trzeba się stąd w takim razie pierniczyć. Dobra, co się da. W kontekście... Strzał. W porządku. Powiedzmy, że akceptowalny strzał z wyskoku. Czy to tyle? Czy to już wszystko? Wydaje mi się, że jeszcze nie. Ale tak, trzeba tych ludzi uwolnić. A, okej. Okay. Zapomniałem, że... Zamiast rozwalać tych drzwi, mogę je po prostu otworzyć normalnie. Człowiek. Nie było to wybitnie trudne, tak jak mówię, ta lokacja cała. Już wydaje mi się, że to jeszcze nie wszystko, patrząc na to, że tutaj całkiem sporo ludzi jest, no właśnie. Jeszcze widzę przynajmniej grupę, niemałą grupę przeciwników. Już ich wszystkich wyczyścimy, ludzie sobie pouciekają. Skończymy bawić się w Robin Hooda. To wtedy... zajmiemy się rzeczywiście ogarnianiem już kwestii skarbów i innych pierdół, które się tutaj znajdują, a na które my w sumie przyszliśmy polować, tak troszkę bardziej dosłownie. Czy ta strzała przeszyje to i trafi jego? A no nie trafiła, niestety. No ale cóż. Zrobione. To jest moim zdaniem najważniejsze. Aha, tutaj trzeba będzie coś rozwalić, tak? Tylko jak? Oto jest moje pytanie. Chociaż widzę, że tutaj jest całkiem sporo różnych beczek, tak nie wiem, czy wszystko damy radę przenieść na przykład. Ale pewnie zawsze coś znajdę płonącego. No, kurczę, jakbym mógł chociaż to z tego wozu wyciągnąć. Okej, ale no jak nie groźbą, to prośbą. Jak nie prośbą, to groźbą. Zaraz pomyślimy. Jak to jeszcze ogarnąć? Tutaj jest... Coś tu mogę zniszczyć. Tam jest jeszcze jeden gość, gdzieś na wyżynie. Ale nim się myślę, że zajmiemy później. Dużo, dużo później. Tam nie trafię na razie. Okej, chciałbym jednakże dojść do tego skarbu tutaj. Tylko właśnie, to wymaga znowu, żebym coś rozwalił, tak? W sensie, żebym znowu ogarnął sobie olej. No ale tutaj mamy olej, którego nie mogę podnieść. Dobra, co? Rozwalę to. Może to nam otworzy jakieś przejście, chociaż wątpię, naprawdę szczerze. Moi drodzy, właśnie znalazłem jakieś przejście, przypadkiem. Dobre 6 minut tutaj łażę w kółko i nie wiem co zrobić, ale może możliwe, że jedna z zagadek się właśnie rozwiązała. Ja coś czuję, że ten odcinek będzie pocięty jak jasny gwint. I ja już wiem, że będę go nagrywał z 50 minut. A, chciałem sobie na spokojnie już w końcu skończyć dzisiaj nagrywanie tego, ale coś czuję, że na tym się właśnie, tak jak mówię, nie skończy przez ten czas. Nie spodziewałem się, że po prostu tak się zatnę w tym jednym miejscu konkretnym. Dobra, świetnie, mamy jedną tarczę, hura. Tylko, że najgorsze jest to, że pozostałe dwa miejsca cały czas mi świecą potrzebą oleju, jakby na to nie spojrzeć. Takim makłowiczem troszeczkę bym powiedział wręcz. Moi drodzy, dosłownie chwilę później, dosłownie nie minęło, nie wiem, pół minuty, właśnie podszedłem pod schody i zobaczyłem to. Jestem na siebie zły, bo w ogóle tego nie widziałem z Sunanem. Nie widziałem tego za dobre dwa razy, jak tutaj szedłem. Totalnie tego nie widziałem. Muszę to przyznać. Nie, może dlatego, że chodziłem raczej głównie w tę stronę, potem przechodziłem górą i wracałem i takie kółka zataczałem. A nie poszedłem właśnie na drugą... Nie, byłem na drugiej stronie przez chwilę, ale to wszedłem na schody, nawet nie zwróciłem uwagi, że tam coś jest za schodami. Ojejku, dobra. Okej, 10 minut szukania właśnie mi zeszło na to. Świetnie. No dobra, i tak zakończymy nieco wcześniej w takim razie. W sensie, zbierzemy te rzeczy i... Cudownie. Wierzę się podpalać w tej grze. Nie pierwszy, nie ostatni raz coś tak czuję. Niemniej, moi drodzy, zbierzemy co tutaj mamy do zebrania. Może jeszcze jakąś
jakiś list trafimy, cokolwiek tego typu. I na tym zakończymy. Po prostu zbierając te ostatnie sztaby. Bo po prostu czas. Tak jak mówię, głównie czas i jeszcze raz czas mnie goni. Więc, jak widać, już tutaj żadnego listu nie ma, więc bierzmy te sztaby Niklu. A niech będzie, może się nawet i tej Eivor przenieść, mnie to jest za jedno. I na tym, moi drodzy, zakończymy. Ze względu na to, że tak jak mówię, czas mnie goni i jakby nie chciałbym kontynuować tego odcinka z tą jakby energią, którą przecież takim niezadowoleniem z siebie, którym emanuję w tym momencie po tym fragmencie. Takie jeszcze wiemy cudowne. W następnym odcinku po prostu przejdę tutaj. O, proszę bardzo, jeszcze jeden punkt widokowy się tutaj znajduje. Jeśli coś będzie przy granicy, przy zgrołe czeste, czaje, to też się uda do tego punktu synchronizacyjnego, bo czemu by nie? Zawsze jeden punkt dodatkowy. A na pewno objadę to w ten sposób, tutaj odbijając od zachodu na wschód. Zakończymy to zwieńczeniem tych dwóch tajemnic i następnie się pewnie przejedziemy na północ, żeby tam co nieco też zwiedzić, może właśnie z czasem do Syropshire się, przepraszam, nie do Syropshire, tylko do tej misji, do trudów wojny się przeniesiemy, cały czas jesteśmy w Syropshire i sprawdzę w końcu ten baseball. Tak więc dziękuję wam za uwagę, do zobaczenia, moi drodzy, do następnego już jutro o tej samej godzinie i na razie.